Witajcie, drodzy uczniowie. Zacznijmy dziś trochę nietypowo, bo od łamańca językowego. Powtarzajcie za mną. Przesącz osocza do przestrzeni międzykomórkowej. Przesącz osocza do przestrzeni międzykomórkowej. Przesącz osocza do przestrzeni międzykomórkowej. Swoją drogą spróbujcie zmusić jakiegoś obcokrajowca do powtórzenia tego logopedycznego koszmaru. Oczywiście nie byłbym sobą, gdyby za tym treningiem dykcji nie kryła się biologia, bo moi drodzy, przesącz osocza do przestrzeni międzykomórkowej to limfa bądź chłonka, a dzisiejsza odwrócona lekcja dotyczy układu limfatycznego właśnie. Zapraszam. Limfa to płyn tkankowy, który powstał przez przeciekanie osocza z naczyń włosowatych układu krwionośnego. Zatem układ limfatyczny jest nierozerwalnie związany z układem krwionośnym i razem stanowią tak zwany układ krążenia. Wróćmy jednak do limfy. Oczywiście składem mocno przypomina osocze, z tą różnicą, że jest tu dużo więcej białych krwinek i nie jest to przypadek. Główną funkcją układu limfatycznego jest zwalczanie drobnoustrojów chorobotwórczych, a jak pamiętacie z filmu o krwi, leukocyty tym właśnie się zajmują. Ponadto chłonka transportuje m.in. wodę i tłuszcze, czyli będąc swego rodzaju pośrednikiem między krwią a tkankami. Ale jak to wszystko działa? No coś tam przeciekło, rozlało się między tkanki i cóż dalej? Otóż oblewająca komórki limfa zbiera się w drobnych, włosowatych naczyniach limfatycznych, łączących się w coraz większe. Na końcu mamy dwa największe naczynia limfatyczne, czyli przewód limfatyczny prawy oraz przewód piersiowy. Obydwa uchodzą do żył układu krwionośnego i cała zabawa zaczyna się na nowo. Jak zdążyliście zauważyć, limfa nie płynie cały czas zamknięta w przewodach. I z tego powodu układ limfatyczny jest nazywany układem otwartym w przeciwieństwie do krwionośnego. Co więcej, nie ma tu żadnej pompy wprawiającej chłonkę w ruch. Jak więc sprawić, by krążyła? Z pomocą przychodzą mięśnie położone w pobliżu naczyń limfatycznych, a skurcze tych mięśni i nacisk, jaki wywierają na wspomniane naczynia, powoduje krążenie limfy. Oczywiście naczynia te muszą być wyposażone, podobnie jak żyły, w zastawki, by uniemożliwić cofanie się limfy. Ale przecież cały układ to nie tylko naczynia limfatyczne. W jego skład wchodzą także inne narządy, którym się teraz przez chwilę przyjrzymy. Podzielimy sobie te narządy na dwie grupy. Centralne narządy limfatyczne i obwodowe narządy limfatyczne. Do tych pierwszych zaliczymy szpik kostny czerwony i grasicę. To tutaj w obydwu tych miejscach dojrzewają białe krwinki, a konkretniej limfocyty B i limfocyty T. Obwodowe zaś to śledziona, migdałki, węzły chłonne czy grudki chłonne. Szpik kostny czerwony wytwarza krew i to zarówno erytrocyty, leukocyty oraz trombocyty, słowem wszystkie elementy morfotyczne krwi. Zapraszam na film. Znajdziemy ten szpik wewnątrz kości czaszki, w mostku, w nasadach kości długich i jeszcze w paru innych miejscach w układzie kostnym. Grasica to z kolei szkoła limfocytów. Miejsce, gdzie dojrzewają i nabywają swoich umiejętności walki z drobnoustrojami. Co ciekawe, po około 20 roku życia zmienia się w grudkę tłuszczu i grasica przestaje pełnić swoją rolę. Cieszcie się zatem grasicą, póki możecie. Śledziona to m.in. tutaj niszczone są drobnoustroje, a także jest to miejsce ostatecznego spoczynku zużytych krwinek. Ponadto namnażają się tutaj leukocyty. Do tego można te śledzione potraktować jako magazyn krwi.
I tak na przykład jak osoba niewytrenowana podda się nagłemu wysiłkowi fizycznemu i ten gwałtowny wyrzut krwi ze śledziony doprowadzi do kłucia w lewym boku, czyli tak zwanej kolki wysiłkowej. Dalej mamy węzły chłonne, czyli małe grudki filtrujące z drobnoustrojów płynącą limfę. Organizm człowieka może mieć ich nawet 400. Zanim chłonka dotrze do żył, musi przepłynąć przez co najmniej jeden węzeł chłonny. Grudki limfatyczne to z kolei struktury bardzo podobne do węzłów chłonnych, pełniące podobną rolę i występujące w układzie pokarmowym i oddechowym. I jeszcze na koniec migdałki tworzące ochronę gardła, a więc zarówno dróg oddechowych, jak i pokarmowych, przed drobnoustrojami wnikającymi przez jamę ustną. Dokonajmy sobie jeszcze tylko małego porównania obydwu układów wchodzących w skład układu krążenia, czyli bohatera odcinka układu limfatycznego oraz wcześniej poznanego układu krwionośnego. Zbudujemy sobie tabelę według wzoru. Dwa porównywane obiekty w kolumnach 2 i 3. Cecha, wobec której będziemy tym obiektom się przyglądać, w kolumnie pierwszej. Wybieramy sobie cechę i podajemy wartość cechy dla obydwu porównywanych obiektów. Spróbujmy. Na przykład cechą będzie płyn, który krąży w danym układzie. Dla krwionośnego mamy krew, dla limfatycznego limfę. Weźmy teraz sposób funkcjonowania naczyń w danym układzie. Dla krwionośnego jest to układ zamknięty, dla limfatycznego układ otwarty. Dalej, najważniejsze narządy. Serce, żyły, tętnice dla krwionośnego, naczynia limfatyczne, śledziona, grasica i szpik dla limfatycznego. I na koniec szybkie podsumowanie. Limfa, czyli inaczej chłonka, to przesącz osocza do przestrzeni międzykomórkowej. Układ limfatyczny pełni takie funkcje jak ochrona organizmu przed drobnoustrojami chorobotwórczymi, regulacja poziomu płynów ustrojowych, a także wymiana substancji między komórkami a krwią. Elementy układu limfatycznego to naczynia limfatyczne oraz narządy limfatyczne. Z tych narządów wymieniliśmy sobie centralne i obwodowe. Centralne to szpik kostny czerwony, a także grasica. Obwodowe zaś to śledziona, węzły chłonne, migdałki oraz grudki chłonne. Układ limfatyczny jest układem otwartym, w naczyniach limfatycznych występują zastawki, rolę pomp wprawiających limfę w ruch pełnią okoliczne mięśnie szkieletowe. Zamykamy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że pomoże Wam w nauce. Dobrego dnia i do następnego razu.